Dzień dobry Państwu, mówi Beata Andreja z Wrocławia. Jest 5 maja 2015 roku. Jesteśmy na terenie, wchodzimy przez otwartą bramę na terenie jednego z kościołów parafii wrocławskiej. Jest to niezwykła parafia, dlatego że tylko tutaj odbywają się egzorcyzmy. Są specjalni kapłani. To, co chciałam dzisiaj Państwu pokazać, to jest ta tablica, w sprawie której byłam już trzykrotnie w kancelarii parafii i rozmawiałam z ojcem, bo tu ojcowie są zakonnicy, i nie mogę się doprosić zdjęcia tej tablicy. Jak Państwo widzicie, jest to tablica zupełnie nieaktualna, dotyczy lat 2007-2013, a dzisiaj mamy, dzięki Bogu, już 5 maja 2015 roku. Widzimy logo Unii Europejskiej z 12 gwiazdami Izraela, pentagramy, które na terenie kościoła są na pewno zbędne. Tu kolejne pentagramy w dwóch kolorach. Trzeci jest wyblakły. I takich tablic, proszę Państwa, we Wrocławiu na parafiach jest multum. Kościół jest udekorowany kilku stron. Proszę spojrzeć, jak blisko jest ta tablica krzyża, frontalnie wchodząc na teren kościoła. Idąc do kościoła, rzuca się ta tablica wprost w oczy. Kościół Szkoła Strzelnica. Jest to program wyborczy jednego z kandydatów na 10 maja 2015 roku, resortowego dziecka, ponieważ jego stryjem jest prezes TVP o tym samym nazwisku. Strzelnica znajduje się niespełna 100 metrów od kościoła, który pokazywaliśmy w pierwszej części filmu. Obiekty są chronione przez prywatne firmy. Przy strzelnicy zostałam zapytana przez strażnika z prywatnej firmy ochroniarskiej, dlaczego filmuję, który nie omieszkał mnie pouczyć, że jestem na terenie wojskowym. A wy gdzie idziecie? Co macie? A więc co ten strażnik robił w mundurze nie wojskowym, a prywatnej firmy, którą widzieliśmy na filmie, jeśli to był teren wojskowy. I zostało nam w triadzie Kościół Szkoła Strzelnica, właśnie szkoła, którą Państwu pokazuję, co tu się stało. Wymieniono dyrekcję. Pani dyrektor musiała odejść. Jest nowa pani dyrektor i od września 2014 roku umieściła ta nowa pani dyrektor, która wygrała prawdopodobnie konkurs jakiegoś rodzaju, taką tablicę. I co widzimy na tej tablicy? Znowu widzimy logo Unii Europejskiej, herb miasta Wrocław, bo jest to szkoła publiczna, i kapitał ludzki. Kapitał ludzki, czyli czym są dzieci
Polsce dla tej władzy, która zwie się trzecią RP. Kim są polskie dzieci, które uczą się w państwowej szkole? Widzimy, jak wygląda, w jakim stanie jest godło Polski na obiekcie publicznym. Dzieci wchodząc do szkoły codziennie to widzą. Nie ma flag, już jest, już tutaj nie widzimy flag. Szybko zostały zdjęte. Stawiam hipotezę śledczą, że przednia pani dyrektor musiała odejść, dlatego że umieściła na budynku szkoły flagę Solidarności jako pogotowie strajkowe. NSZZ Solidarność Nauczycieli. To jest, proszę państwa, skandal. Apeluję o sprawdzanie, czy na szkołach, w których państwa dzieci się uczą, są takie tablice. Nie pozwolimy, żeby nasze dzieci traktowano jako kapitał ludzki. Przypomnę, że Unia Europejska nie ma żadnej flagi ani żadnego hymnu. Dziękuję za uwagę. Mówiła Beata Andrejas. Szczęść Boże.